Kartuzy cały czas liczą się w walce o miejsce barażowe, natomiast ekipa Red Devils przewodzi ligowej tabeli i pewnie zmierza w kierunku futsal ekstraklasy. Obydwa zespoły stworzyły w Kiełpinie ciekawe zawody. Ostre strzelanie rozpoczął już w czwartej minucie będący w formie Sebastian Wojciechowski. Kilka chwil później na 2-0 podwyższył Jevhen Moroz, którego dokładnym podaniem obsłużył Wojciechowski. Gospodarze obudzili się z letargu po kilkunastu minutach. W 13 minucie bramkę kontaktową zdobył Adam Kordyl. Do remisu doprowadził atomowym uderzeniem z rzutu wolnego Sylwester Bielicki. Druga część spotkania rozpoczęła się wyśmienicie dla miejscowych. Po tej akcji Kordyl po raz kolejny skierował piłkę do siatki. W 34 minucie na tablicy znowu widniał remis. Z 10 metrów nie pomylił się Sebastian Kartuszyński. Chwilę później obrońcom urwał się Łukasz Sobański i było 4-3 dla Czerwonych Diabłów. W końcówce Kartuzy wycofały golkipera, a Michał Werner nie zdołał zatrzymać piłki po uderzeniu Konkola. Na 11 sekund przed końcem Kartuszyński nie pokonał z 10 metrów Piotra Konkola i mecz zakończył się remisem. Koniec spotkania, remisem 4-4. Kończy się mecz pomiędzy FC Kartuzy a Red Devils Chojnice. Wszystkim dziękujemy za wspaniały dopis. Dostaliśmy bramkę na 3-3, Chojnice złapały trochę wiatr w żagle. Strzeli na 4, no ale ta na 3-3, no to mówię, dla nas nie był gwinięty ani jeden faul. Udało nam się w końcówce wyjść na prowadzenie, ale nie potrafiliśmy tej przewagi dowieść do końca. Zbyt proste błędy, które popełniliśmy dzisiaj, pozbawiły nas kompletu punktów. W 16 kolejce futsal Oborniki podejmował na własnym boisku Uniwersytet Warszawski, a kibice nie mogli narzekać na nudę. Już w drugiej minucie rywala napoczął po ładnym technicznym uderzeniu Mikołaj Witzberger. Jednak błyskawicznie doprowadził do wyrównania Duarte. Popularne wicherki potrzebowały zaledwie 120 sekund, żeby za sprawą Jacka Sandera ponownie prowadzić. AZS dwoił się i troił, żeby wyrównać, ale to gospodarze zdobyli trzeciego gola. Taką bombą popisał się Witzberger. Akademicy złapali kontakt po trafieniu Adama Grzyba. Ale błyskawicznie odpowiedział na tego gola Mikołaj Orczykowski. Na 5-2 trafił Mateusz Jedliński. A strzelską kanonadę zakończył w pierwszej odsłonie Michał Klaus. Po przerwie inicjatywa nadal należała do gospodarzy, którzy niczym wytrawny bokser punktowali przyjezdnych. W 24 minucie na listę strzelców pisał się Jakub Krzyżanowski. W taki sposób swojego drugiego gola w tym spotkaniu zdobył Orczykowski. Poderwać do walki stołecznych starał się jeszcze Duarte. Jednak ostatnie słowo należało do Sandera. Widzieliśmy, że drużyna z Warszawy jest groźna. Tak naprawdę pierwsze nasze zwycięstwo przeciwko chłopakom z Warszawy, także tym bardziej się cieszymy, że udało się te 3 punkty zdobyć. Średnio zaczęliśmy pierwszą połowę, dostawaliśmy szybkie ciosy od razu po tym, jak sami strzelaliśmy bramki. No cóż, no pierwszą połowę trochę przyspaliśmy, a gospodarze zagrali dobrze. W tym roku kalendarzowym Mieszko nie wygrał jeszcze ligowego meczu przed własną publicznością. W 16 kolejce do Gniezna przyjechał Tim Lemborg, który o ligowy byt może być już spokojny. Gospodarze dobrze weszli w mecz. W 8 minucie receptę na pokonanie bramkarza znalazł Dariusz Rychłowski. W 13 minucie było już 2-0 dla Gniezna, a na listę strzelców wpisał się Piotr Kubiak. Sygnał do odrabiania strat dał 60 sekund później Paweł Friszkemuth.
Do remisu mógł doprowadzić Friszke Mut, ale nie wykorzystał przedłużonego rzutu karnego. Więcej szczęścia miał jednak w 19 minucie Patryk Ziarko. Po zmianie stron ponownie wyprowadził miejscowych na prowadzenie Adam Heliasz. Na to trafienie błyskawicznie odpowiedział Marcin Maszota. Po festiwalu niewykorzystanych okazji swojego drugiego gola zdobył Maszota. W 34 minucie Lęborg przeprowadził kolejny kontratak. Do siatki trafił Tomasz Musik. Do samego końca pod bramką przyjezdnych się kotłowało. Bliski szczęścia był Rychłowski, jednak wynik nie uległ zmianie. W nowinach miejscowy GKS Ekom Futsal podejmował Gwiazdę Ruda Śląska. Goście byli faworytem tej konfrontacji, co potwierdzili już w pierwszych minutach spotkania. Oto akcja z drugiej minuty meczu. Zagranie Piaseckiego z narożnika boiska. Do piłki dopadł Bartosz Siadul, który pewnie wpakował futsalówkę w okienko bramki gospodarzy. Zaledwie 40 sekund później gwiazdorzy przeprowadzili bliźniaczą akcję z drugiej strony boiska. Tym razem asystował Michał Dubiel, a bramkę na 2-0 zdobył Mateusz Mrowiec. Gospodarze przebudzili się dopiero po przerwie. W 22 minucie zawodnicy GKS-u przejęli piłkę w środku pola. Ta trafiła do Dawida Porębskiego, który sfinalizował akcję skutecznym strzałem. 5 minut później dwójkowa akcja Marcina Brysza i Bartosza Siadula zakończyła się bramką drugiego z nich. W 31 minucie meczu gwiazdorzy znów koronkowo rozegrali stały fragment gry. Tym razem efektownym strzałem zza pola karnego popisał się Dubiel. Na niespełna 3 minuty przed końcową syreną wynik na 5-1 dla rudzkiej drużyny ustalił efektownym uderzeniem z dystansu Michał Chyży. Zespół z Gwiazdy bardzo dobrze zagrał, był zdecydowanie lepszy od nas. My na tym etapie jesteśmy w stanie zagrać 5, może 6 minut dobrze na swoim poziomie. Uważam, że wynik jest sprawiedliwy i odzwierciedla sytuację, która miała miejsce na boisku. Wydaje mi się, że mieliśmy dzisiaj dużo więcej piłkarskich argumentów. Graliśmy bardzo solidnie w obronie, a na tym poziomie wygrywa się spotkania. Ciekawe i emocjonujące spotkanie zobaczyli kibice w Lublinie, gdzie miejscowy UMCS zmierzył się z Hejro. W 5 minucie Rafał Piszczek daleko wyrzucił piłkę, którą przejął na klatkę piersiową Sebastian Brocki i uderzył z powietrza na tyle mocno, że jego zespół objął prowadzenie. AZS długo pracował na bramkę wyrównującą. Udało się dopiero po tym kornerze, kiedy strzałem jak marzenie popisał się Jarosław Walenciuk. Z remisu gospodarze cieszyli się tylko 60 sekund. Akademicy źle rozegrali futsalówkę. Z boku na bramkę popędził Brocki, który wystawił piłkę jak na tacy Sebastianowi Fedanowi. Jednak tym razem odpowiedź była błyskawiczna. Zespół Artura Gadzickiego kilkoma podaniami rozklepał defensywę Hejro, a egzekucji dokonał Jakub Wankiewicz. Na początku drugiej odsłony po raz pierwszy wyszli na prowadzenie miejscowi. Błąd popełnił Ireneusz Depta, a Konrad Tarkowski pięknym lobem pokonał bezradnego Piszczka. Od tego momentu obydwa zespoły jeszcze bardziej podkręciły tempo. 100% okazji nie wykorzystał Brocki. Gwiazdor rzeszowskiego zespołu zrehabilitował się w 34 minucie, kiedy płaskim uderzeniem doprowadził do remisu. 3 minuty później Brocki pewnie wykonał rzut wolny i było 4-3. UMCS nie złożył broni, wycofał bramkarza i okradł przyjezdnych z wygranej. W 40 minucie gola na wagę jedynego punktu zdobył Walenciuk. Konkretnie brawa, że za uratowanie remisu jeden punkt na wynik 4-4 z Hejro Rzeszowa traktować w kategoriach porażki po bardzo słabej grze. No, i tak jak mówiłem wcześniej, to co mnie najbardziej boli, to styl, w jakim toczył się ten mecz. Szkoda tego meczu, bo jeszcze można było podłapać ten kontakt z czołówką. Głupie błędy w obronie zemściły się
i na to złożyło się, że remisujemy. Jest taki niedosyt i zawsze pewnie będzie, tracąc bramkę 30 sekund przed końcem. No ale graliśmy na wyjeździe, jeden punkt, pierwszy mecz przegraliśmy w Rzeszowie wysoko. Byliśmy blisko wywiezienia tych trzech punktów. Musimy szukać punktów, tak jak trener powiedział, w następnych meczach. Nie odpuścimy. Myślę, że dzisiaj widowisko kibicom mogło się podobać.